Witajcie w kolejnym dniu. Troszkę mam taki rozgardiesz w pokoju, bo pakuję się do pracy, chociaż jeszcze do tej pracy, jeden cały dzień, ale pakuję się do pracy, no bo jutro muszę jechać autobusem. Tak wyszło niestety wyjątkowo. Jestem ciekawa, czy ja po prostu czasowo wyrobię. Jak ja teraz w stanie byłam jeżdżąc samochodem wyrobić czasowo, to będzie ciężko, mega ciężko. No ale niestety trzeba się przestawić znowu na autobus, chociaż to mi się wydaje taka sytuacja jednorazowa, że po prostu pojadę z autobusem, a tak to będę śmigać autem, chociaż zastanowię się, może bym poszła na piechotę, ale musiałabym dużo, dużo szybciej wyjść z domu, żeby iść na tą piechotę, żeby dojść na piechotę. No nie wiem, zobaczymy. Więc jestem na etapie tutaj pakowania się, ogarniania paru spraw. Tato dzisiaj robi śniadanie. I idzie mu to bardzo topornie. Pomogłabym jemu, ale niech się wykaże. Bo też nie chcę, ja wiem sama po sobie, ja nie lubię, jak ktoś mi się miesza w garach, łazi po garach, robi, to też nie będę jemu się mieszać. Chociaż myślę, że jemu to by bardzo pomogło. I w sumie tak, zobaczę, może za chwilę podejdę tam jemu pomóc. Niech się wykaże. Więc tak, czy są jakieś plany na dzisiaj? Na dzisiaj raczej planów nie ma żadnych. Raczej będę siedzieć w domu, bo nie wiem, czy pada, czy nie pada na tym dworze, ale wygląda na to, że pada. Chociaż nie ukrywam, nie, marzy mi się tak po prostu wsiąść w samochód i tak sobie gdzieś pojeździć, tak bez jakiegoś konkretnego celu pojeździć. W ogóle wczoraj, jak byłam u babci, oczywiście obowiązkowo, bo siostra pojechała ze mną, zaliczyłyśmy pełkę, balerinki obowiązkowo. Ja muszę sobie wyczaić jakiś przepis na te balerinki, czy czegoś nie ma w internecie podobnego, jak to się robi. Bo chciałabym spróbować, jak to się robi. Chociaż dzisiaj chcę też zrobić sobie ciastko. Ciasto takie jabłkowe, jabłecznik w sumie. Powiem Wam historię szybko tego ciasta. To jest jedno z pierwszych ciast, które robiłam w moim życiu. W szkole, na lekcji. Bo chodząc na kierunku, będąc na kierunku gastronomicznym, bo jestem po technikum, dla tych osób, co nie wiedzą. I tydzień było, tydzień, no tam nie wiem, w ciągu tygodnia ileś tam godzin było technologii i była teoria, a tydzień później było gotowanie. I właśnie to było ciasto, jedno z pierwszych moich ciast, które robiłam w życiu i myślę, że fajnie wyszło. Ja nie wiem, czemu zawsze tak panikowałam przed tymi zajęciami, nie wiem dlaczego, chociaż ja nie należę do takich osób, co panikują. Raczej staram się przynajmniej teraz brać to na ludzie, chociaż może kiedyś bardziej panikowałam. Teraz to tak raczej podchodzę do tego z dystansem, na spokojnie. A wtedy panikowałam. To był właśnie jeden z pierwszych powiedziałam. W ogóle pierwszą rzeczą, pamiętam, którą robiliśmy na technologii, była sałatka. Z koleżankami byłyśmy w czwórkę. Ola, Asia, Ada. Serdecznie Was pozdrawiam, jak oglądacie. Robiliśmy sałatkę, zrobiliśmy taką ilość sałatki, że nie miałyśmy sobie z tym zrobić. Jestem z powrotem, bo coś tato pytał się, czy będę jadła kiełbachę. Nie chcę, nie mam ochoty. Ale no, i robiliśmy tyle tej sałatki, że ja pamiętam, że my ze szkoły musiałyśmy pożyczać, tam jakieś słoiki były, słoiki, żeby tą sałatkę po prostu wziąć do domu, bo naprawdę nam tego tyle wyszło, cała klasa była obdzielona i my se popakowałyśmy do słoików i dalej tej sałatki zostało. Masakra, tyle nam tego wyszło, bo my zrobiliśmy faktycznie tak jak w przemysłowej, jak w przemyśle, jak w gastronomii, w restauracji, czy w jakiejś barze, czy gdzieś. Tyle tej sałatki nam wyszło i to jest mega, 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 powiem Wam, mega ten czas wspominam. Technikum właśnie, jak się uczyłyśmy gotować. Praktyki trochę mniej fajnie wspominam, bo pierwszą praktykę miałam w Zagłobie, to zapierdziel był równy i nie można było nawet szybciej wyjść jako praktykant. A drugą praktykę miałam w przedszkolu, to de facto szłam na 3 godziny i do domu. Czyli też się za wiele nie nauczyłam. Nauczyłam się tylko smarować kanapki. Bo tak to wygląda niestety, chociaż w Zagłobie trochę się nauczyłam tych rzeczy, nie powiem, ale przez pierwsze 2 tygodnie miałam gary. Bo niestety oni bardzo tych praktykantów wykorzystują i właśnie taka najgorsza robota, mycie garów. No i w sumie najwięcej tego robiłam, a najgorsze było to, że miałam godzinę do wyjścia, żeby wyjść. Bądź też zajmują się cateringiem, myślę, że teraz też się zajmują cateringiem, bo zmienili troszkę swoją lokalizację. I przyjechali z imprezy na przykład na 300 osób. I miałam godzinę, żeby to ogarnąć, bo mówili, nie ogarniesz tego, zostajesz godzinę dłużej. Praktykant. To takim się wydaje troszkę niefajne. To już było takie wykorzystywanie na maksa. No to co, z koleżanką zakasałyśmy rękawy i hej, wyrobiłyśmy w godzinę bez problemu. Jedna myła, jedna wyparzała i układała i to tak w sumie się wymieniałyśmy.
Więc to mi się troszkę nie podoba w praktykach, tak jak wam mówiłam, że co myślę sobie, żeby zrobić tego, ten kolejny poziom, kolejny level w gastronomii, na pewno bym takiego czegoś nie robiła. Bo wydaje mi się, jak praktykant przychodzi do zakładu pracy jakiegokolwiek, to chce się nauczyć robić różnych rzeczy, tak? Gotowania przede wszystkim w przypadku gastronomii, a nie tylko mycie podłóg, chociaż my tam podłogę dzięki Bogu nie musiałyśmy myć. Bo była osobna osoba, która była za to odpowiedzialna, która tam przychodziła. O danej godzinie jakaś taka pani na emeryturze i po prostu sobie dorabiała, więc to nas nie interesowało, ale właśnie mycie garów. To na pewno takiego czegoś nie zrobiła tej osoby. Powiem wam tak, na pewno przez, nie wiem, 2 dni osobę bym wysłała na obierak, a to dlatego, no bo musi też umieć obierać, czy chce, czy nie chce, musi, a potem resztę miesiąca siedziałaby na górze i po prostu by gotowała. Przynajmniej ja bym tak zrobiła, no po moim doświadczeniu to raczej bym tak zrobiła, bo to mi się nie podoba, że przychodzi praktykant i uczy się mieć garów. No niestety. Dobra, już wstępnie jestem spakowana, ale w ogóle jeszcze wracając do tej całej gastronomii, nie chcę nikogo oczywiście obrażać, nie chcę nikogo urażać, ale wydaje mi się, wiecie co, jakbym poszła do McDonalda, to nawet chyba bym więcej się w McDonaldzie nauczyła niż na takiej praktyce w zakładzie gastronomicznym. Coś mi się tak wydaje, że po prostu więcej. Owszem, smażenia frytek, pakowania burgerów, ale też to musicie odgrzać, podsmażyć, więc myślę, że więcej tego bym się po prostu nauczyła niż w takim zakładzie gastronomicznym. Znaczy ja zawsze mówię, zawsze powtarzam, że nie ukrywam, najwięcej takiego gotowania nauczyłam się na wodociągowej w szpitalu. Nie ukrywam, bo tam się naprawdę najwięcej tego nauczyłam gotowania. To było 3 lata temu, ponad 3 lata temu. Że tak w sumie, bo coś tam wiadomo gotować umiałam, ale tam tego najwięcej się po prostu nauczyłam. Tak jest moje zdanie i nie zmienię tego, nie zmienię tego. I zawsze to powtarzam, że tam jednak mimo wszystko się nauczyłam. Atmosfera była jaka była, ale tam tego się po prostu najwięcej nauczyłam. Nie chcę być jakaś wredna, ale mam nadzieję, że dzisiaj na te śniadanie się doczekamy. Bo słyszę, że jeszcze coś tam tato myje. No miejmy nadzieję, że się dzisiaj doczekam na to śniadanie. O, to jest to moje ciasto. Ciasto półkruche. Pokażę wam skład. Tu już nie będę pisać, bo macie tu fajny skład. I sposób jak przygotować. Jest mega fajne, mega smaczne. I zaraz je będziemy robić. Jednak plany nam się troszkę zmieniły. Jadę po siostra, z siostrą do babci. I ciasta jednak, wiecie co, nie będę robić, a wiecie dlaczego? Wyciągnęłam moje jabłuszka. Takie miałam już w lodówce zrobione. Spleśniały, normalnie mi spleśniały te jabłka. Za długo leżało otwarte. Dlatego tego ciasta robić nie będę, a jadę po siostrę. I zmiana planów, wiozę gry, bo musimy podjechać do babci, od babci wziąć komputer, bo babcia powiedziała, że ona nie chce komputera, no i... Jesteśmy u babci i idziemy załatwić sprawę. Jesteśmy z powrotem w Opolu. Jestem pod siostry blokiem. Siostra parę tych rzeczy musi tam sobie zanieść do domu. Jak mnie zaczyna łapać spanie, masakra, to chyba ciśnienie leci. Tak mi się spać chce. Okropnie. Teraz to naprawdę wracałam, to tak, no. Nie tyle się umęczyłam, ale bardzo mnie spanie zaczęło łapać. Taki dzisiaj też dzień jest, żeby faktycznie sobie poleżeć, nic nie robić. I tak chyba zrobię. Wrócę do domu i po prostu sobie poleżę. Poleżę, nic nie będę robić.